Jedziemy nad morze na poszukiwania. Będziemy jeść pyszną rybkę, ale oczywiście tą, którą przygotowujemy w domu. Jesteśmy już w stegnie, rozpakowujemy busa, ścielimy łóżko, oczywiście same z Hanią, bo Krzyśka nie ma. A gdzie jest? Już śmiga z wykrywaczem na plaży. Miejsca w obrębie łódek rybackich nigdy nie zawodzą. Zawsze wyjdzie kilka monet. Po takie nominały to aż chce się schylać. Zobaczcie. I jest kolejny piątaczek, czyli dzisiejszy wieczór daje nam już 17 zł. A tuż obok piąteczki wyszedł jeszcze Z. Plaża wstępnie posypała, wieczór na bogato, tylko się cieszyć. To już kolejny dzień pobytu nad morzem. Zanim podejdziemy do busa, do dziewczyn, zrobię małe podsumowanie wczorajszych poszukiwań na plaży. Biegałem na plaży z wykrywaczem przez godzinkę, ponad godzinkę i udało mi się znaleźć 18:21. Van life robimy na parkingu, darmowym parkingu. W stegnie. Podejdziemy sobie do dziewczyn. Wczoraj Ewelinka i Hania zamoczyły sobie buciorki w morzu i suszą. Suszą sobie. A co tu taka cisza i spokój? Nagrywamy TikToki. TikToki dziewczyny nagrywają. To jest moja ferajna, Tosia. W pościeli jak zwykle ma dobrze. Hania mówi, że za dużo miejsca zajmowała w nocy. Hania, wyspałaś się? Hania, wyspałaś się? Pokaż się tutaj do kamery. Pokaż się. A ty się miałeś za dużo miejsca. Pokaż się tutaj do wszystkich. Pomachaj. Pomachaj. No to musisz się podnieść. Podnieś się. To jest nasze łóżko. Tradycyjnie z przystawką z deski. Śpimy na dobrej jakości gąbkach. Prawda, Hania? Bolą cię plecki? Trzeba będzie pomyśleć coś o tym, żeby jej przedłużyć łóżko, bo już urosła nam. Nie? Nóżki. W zeszłym roku nogi jej się tutaj mieściły. A teraz tutaj mamy taką zapaść. Trzeba będzie jej coś tutaj pomyśleć, dorobić z tym spaniem. To się boję, się krzysi. Chodź, Tosiu, chodź. Albo już tutaj narobiła. Nie, ona ci nie no, coś ty. Tosia, idź. Chodź, Tosia. Chodź. 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 No, hop. Parking zajęty przez kilka aut, zobaczcie. Jakbyście chcieli w weekend przyjechać do Stegny, to jest tutaj takie miejsce darmowe, parkingowe, gdzie my też z tego skorzystaliśmy. Zaczęliśmy nasz van life. Ale to chyba jeszcze nie ta pora, bo mój kręgosłup się jeszcze musi zregenerować. Dzisiejsze plany to poszukiwania na plaży, a potem pojedziemy zwiedzić Muzeum Samochodów. Wiantarze. 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 Szantaż, szantaż? Szantaż, szantaż? Wiantarze.
Smacznego, Haniu. Zaraz ty będziesz smacznego robił, nie? Kanapeczki. A my co będziemy jeść? No kanapeczki. Kanapeczki. Mam jajka, tylko trzeba byłoby je ugotować. Chleb jakiś płacki się zrobił. Jaki? Płacki. Nie? Przygnieciony był czymś. No to zobaczymy, co się wypije. Smacznego. Dziękuję, smacznego. Może rybki? Chętnie, za chwilę. Wczoraj w domu padło hasło, żeby się zjadło rybkę nad morzem. Ewelinka, jak widzieliście, tą rybkę przygotowała, a ja tą rybkę będę konsumował. Także śmieszna, zabawna sytuacja. 7:30 rano, jem rybkę nad morzem i jem. Także usmażoną w domu, jaka to różnica. My już po śniadanku, relaksujemy się z Hanią na plaży. Krzysiek śmiga z wykrywaczem. Tosia, gdzie ty jesteś? Pokaż się, widać cię. Widać się, widać. Też odpoczywa. A teraz pokażę wam Hanię i jej zabawy. Ciepła woda? Zimna? Powiedz, co wczoraj się wydarzyło. Umoczyły nam się buty. A dzisiaj mam pozwoliła śmigać do wody. Wczoraj chodziłam z wykrywaczem. Nie minęło 10 minut. Hania woła mnie: mamo, mamo, chodź mi nalej wody do wiaderka. No to chciałam jej nalać. Jak fala jak rypnęła w nas, to całe buty nam zmoczyła. I koniec naszych poszukiwań było, prawda? No ale sama się mogę nalać. I tu wodę. Dobry bajorek. Odpoczywasz, Tosia? Tak. Mówię do Tosi. No i wpadło mi 2 złote. Te 2 złote wpadło mi po blisko 35-40 minutach chodzenia na plaży, a wcześniej wyciągania jakiejś tam folii, różnej wielkości folii, kapsli i innych śmieci. Wczorajszy dzień mnie bardzo zmotywował. Mówię, myślę sobie, w krótkim czasie znalazłem 18 zł, to dzisiaj rano po śniadaniu wyskoczę i myk, myk, nazbieram sporo kasy na jakiś obiad dla mnie i dla Ewelinki. Natomiast nie jest to takie proste. Mam wrażenie, jakby tutaj całą noc ktoś chodził z wykrywaczem, no i wyciągał porzucone lub zgubione monety. Spójrzcie, jaką niesamowitą ilość muszli wysypało morze. Wszelkiej maści i wielkości muszelki. Niesamowite to jest. I jest kolejna moneta, tym razem 20 groszy. A w międzyczasie na plaży do Stegny przybywa coraz więcej plażowiczów. Dla mnie to oznacza tyle, że zawęża mi się obszar poszukiwań. A kto to tak ściemnia dzisiaj i nie prowadzi poszukiwań? To ja, kręgosłup mnie boli, wyspałam się. Mój kręgosłup jeszcze nie jest przyzwyczajony do naszych wyjazdów i spania w busie. Stopniowo, stopniowo. Za tym jest za ciepło, popalałabym się, ale nie wziąłem sobie stroju. A ja tam wolę bardziej być aktywny i dalej biegać na plaży z wykrywaczem. Zobaczcie, co teraz znalazłem. A z piasku ujawniła się złotóweczka. A na koniec piątaczek. Na wykonek chleba. Tak. Na 2 browary starczy. Tutaj raczej nad morzem nie starczy. Żółwik. Gdzie to jest? A tutaj trwają niesamowite emocje. Hania gra z mamą. W co wygracie? Ja to nie wiem, co to jest. W grę. Przejdziemy. Gram w grę.
są emocje? Dajesz radę? Daję! Już jeden punkt mam. Hania, dajesz radę? Hania, dajesz radę? Dajesz? Skupiona, nic. Zafascynowana. Niesamowity mecz, niesamowite emocje. Już mam dwa razy. A ty jeszcze ani razu. Zaraz tak nie ma na mnie. Strzelasz, strzelasz, Hania. Kto przegra, ten stawia zupę dzisiaj. A, już trzeci raz. Hania przygrywa dzisiaj zupę, stawia w barze mlecznym. Stawiasz zupę dzisiaj? Jedziemy na zupę, a potem do muzeum do Jantaru. A wiesz, co powiedziała? Że jak ja wygram, to będzie się cały dzień nie słuchała. A, wygrałam! Jeszcze raz. Ty musisz trafiać w moją bramkę, a nie. Brawo! U mnie jest. Po skończonym meczu śmigamy na zupę, a później jedziemy do Jantara, do muzeum. Zobaczcie, jakie tu emocje. Niesamowite emocje przy tej grze. Mama wygrywa. Hania, ty nie chciałaś zapiekanki. Ty zupę chciałaś, nie? A na czym skończyłaś? Na frytkach. Na frytkach. No to? No. Już się to wydała. A ty zapiekanki. A ty chcesz mierza? Zapiekanki. Kawałek. Możesz ją obkroić kawałek. No wydaj sobie kawałek. Nie, a co to chcesz? Proszę. Miała być zupa, wyszły zapiekanki i frytki. Hania nas namówiła na to. Natomiast pomału zbieramy się ze Stegny, jedziemy do Muzeum Aut Amerykańskich. Muzeum to znajduje się w Jantarze, także jakbyście byli tutaj w okolicach Mierzei Wiślanej, zajrzyjcie. Pokażemy wam, jakie tam są auta. Dostaliśmy informacje od znajomych, którzy przebywali już, byli w tym muzeum, także warto zobaczyć ciekawe egzemplarze typu jakiś Jaguar czy rzadki model Forda. Nie jestem jakby znawcą tych aut, natomiast być na Mierzei, a tam nie zajrzeć, tym bardziej, że to jest nowo otwarte muzeum, no trzeba, bo wypada jakby wspierać też takie inicjatywy, bo przecież sami też jesteśmy pasjonatami i poniekąd kolekcjonerami. Jeżeli chodzi o poszukiwania na plaży, jak widzieliście, wczorajsze krótkie popołudnie i dzisiejszy poranek przyniósł około 30 zł. Czy to dużo, czy mało, to możecie ocenić sami, natomiast nie ma jeszcze w pełni sezonu. Cały czas przecieramy szlaki, próbujemy nowych miejsc, nowych ustawień sprzętu, także lada chwila pokażemy się w innym miejscu i też wam to oczywiście zaprezentujemy na naszym kanale. Także jedziemy do Muzeum Samochodów Amerykańskich w Jantarze. Zrobimy wam krótką fotorelację.
To. Da radę? Ja chcę tutaj pomóc. Dobre! A jak se na bułkę rzuciła? Jak będziesz jadał bułeczkę z skarpeczką? O, pięknie, pięknie! But malina! Zwyciał czym wygina! Świetnie, już zostaw ją, zostaw! Ona jedyna! Zwyciał czym wygina! Ona jedyna! Zwyciał czym wygina! Pokaż mu się. Kiełbazę tu przerzuca! Dobrze jesteś w tym, patrz! Mamy grillowe, gorzej na oczy! Okularki! Okularki! Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.